Czas wakacji daje nam dużo wolnego czasu, czasu, który możemy spędzić również na przemyśleniu. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, czy próbowaliście przyrównać, czy też zobrazować problem naszego grzechu. Do czego można było taki grzech przyrównać? Jeśli każdy nasz pojedynczy grzech byłby taką zapałką, to ile takich grzechów musiałoby się złożyć, żeby tak wielkie drzewo powstało? Tak wielkich rozmiarów pień? Każdy z nas niesie za sobą jakiś balast grzechów, niekoniecznie zdając sobie z tego sprawę. Każdy z nas obarczony jest takim bagażem i wielu nie czuje się z tego powodu źle. Ale wewnętrznie jest nam ciężko. Wewnętrznie nie potrafimy posuwać się naprzód, nie potrafimy iść do przodu, dlatego że ten balast grzechów nas przytrzymuje. Jeszcze gorzej jest, kiedy patrzymy na naszego bliźniego, na brata, siostrę, kogoś znajomego i widzimy ich pojedynczy grzech, a nie widzimy tego, co ciągnie się cały czas za nami. Nasza dzisiejsza Ewangelia mówi nam o tym, że widzimy źdźbło w oku naszego brata, a nie widzimy belki, która w tym oku się znajduje. Jeżeli chcesz dziś ze mną zastanowić się nad swoim grzechem i nad tym, co z tym grzechem można zrobić, to posłuchaj rad, jakich udziela nam Jezus Chrystus. Nie sądźcie, a nie zostaniecie osądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a będzie wam przebaczone. Dawajcie, a będzie wam dane, miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i przelewającą się napełnią waszą kieszeń. Jaką bowiem miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Dlaczego widzisz źdźbło w oku brata swego, a nie zauważasz belki we własnym? Jak możesz mówić swojemu bratu, bracie, pozwól, że wyjmę źdźbło z twojego oka, skoro sam we własnym oku nie widzisz belki? Obłudniku, najpierw wyrzuć belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz i będziesz mógł wyjąć źdźbło, które tkwi w oku twojego brata. Pan Jezus mówi, musimy skonfrontować się z naszym życiem i z naszym grzechem. Musimy zrobić rachunek, ile w naszym życiu jest złego, a ile dobrego, ile jest podążania za Nim i wypełniania Jego woli. On mówi, że możemy do Niego przyjść, wszyscy z naszymi grzechami, niezależnie ile ich popełniliśmy, za te grzechy pokutować, prosić Boga o przebaczenie, a On zetrze te nasze grzechy w pył. Starł je na krzyżu Golgoty, gdzie Jezus Chrystus swoją krwią obmył nas grzesznych z tych właśnie grzechów. I mówi, idź i nie grzesz więcej. Nie osądzaj swoich braci, swoich sióstr. Nie patrz i nie myśl, że ktoś inny więcej grzeszy niż ty, ale żyj dobrze, żyj właściwie, żyj według słowa i łaski, które Jezus Chrystus dziś tobie daje. Zapraszam do zastanowienia się nad swoim życiem, do zastanowienia się nad przebaczeniem, do pojednania się z Bogiem i rozpoczęcia jako wolny człowiek nowej drogi z Jezusem Chrystusem.